Witam Was serdecznie w następnym odcinku Bez Krowy w Krakowie. Dzisiaj w tym odcinku zabieram Was z Krakowa do Warszawy po to, żeby pokazać, jak wyglądała duża branżowa impreza dotycząca producentów ekologicznych, czyli Bio Expo Warszawa 2019. Na tej imprezie spotkałem kilku starych znajomych i ich produkty, ale poznałem też kilku nowych wystawców. A w dużym skrócie byli to pan Mieczysław Babalski z Bio Babalskich, z kapitalnymi produktami zbożowymi, pani z bardzo podobnym asortymentem, pani Urszula z firmy Bio Niro, która od 15 lat prowadzi swoją własną firmę ekologiczną, pana Andrzeja z farmy Roztocza, który sprzedaje wędliny ekologiczne i produkuje wędliny ekologiczne. Pytałem go o to, czym się różni proces produkcji wędlin ekologicznych od zwykłych, i Agnieszkę Winkowską z firmy Szczypta Świata, od której już od kilku dobrych lat kupuje produkty eko, kakao, kawę ekologiczną i yerba mate ekologiczne. Zapytałem ją, czym się różni proces wypalania i produkcji kawy ekologicznej od zwykłej, czy rzeczywiście warto kupować kawę eko, czy rzeczywiście jest duża różnica między zwykłą kawą a kawą eko. A więc zostańcie i oglądajcie ten odcinek do końca. Zapraszam Was. Żywność ekologiczna jest wytworzona bez użycia powszechnie w tej chwili stosowanych w rolnictwie środków chemicznych, czyli bez nawozów sztucznych, bez chemicznych pestycydów, bez organizmów modyfikowanych genetycznie, a więc to, co jest powszechnie stosowane także w naszym współczesnym rolnictwie. Oczywiście pytanie się rodzi następne, jak to bez nawozów? No, zamiast stosowane są nawozy organiczne, typu obornik, kompost, nawozy zielone, a więc to są nawozy naturalne, które dają produkt po pierwsze zdecydowanie wyższej jakości, a po drugie plony wcale nie są niższe niż w gospodarstwach, które używają nawet wysokich dawek nawozów sztucznych. Nasze płatki w porównaniu do płatków takich sklepowych wyglądają całkiem inaczej. Ziarno w zależności od zawartości tłuszczu raz mniej, raz bardziej się kruszy. My nie moczymy ziarna, nie parujemy go w żaden sposób, nie gnieciemy płatków na mokro, nie suszymy ich, nie przerabiamy. Po prostu naszą filozofią jest dostarczyć jak najmniej przetworzony ekologiczny produkt do klienta o dużej wartości odżywczej. I nasze płatki są tylko, jest tak, kupujemy ziarno od rolnika w łusce, wrzucamy go do silosu, tam sobie leżakuje. I dzień przed produkcją makaronu czy płatków jest wyciągane z silosa, obierane z tej łuski niezjadliwej, czyszczone na maszynach i albo gniecione, albo mielone. I jest robione albo płatek, albo płatki są robione, albo mąka z pełnego przemiału, albo makaron. Wszystko na świeżo, bo to ma swoje wartości odżywcze, to ma potencjał. Nam nie zależy, żeby robić coś pięknie, estetycznego, równego, bo to jest natura. Gdyby była łatwa uprawa, to by wszyscy mieli bio. Jest to trochę inne podejście. Trzeba być dobrym, można powiedzieć, dobrym rolnikiem. Jak jest dobry rolnik konwencjonalny i przejdzie na ekologię, jest dobrym rolnikiem ekologicznym. Jak jest, no do odwrotnie się nie da. Nie możemy na przykład używać środków konserwujących, które w niektórych wędlinach są wymagane ze względu na to, że na przykład nie są peklowane w soli, więc po prostu musimy dodać takie składniki, a przy ekologii niestety nic nie możemy dodać, więc to jest minimum. Tak, dokładnie. Więc smak tych wędlin jest zupełnie inny, zupełnie inaczej smakują. W ogóle samo mięso do przygotowania jest miększe, smaczniejsze, ma zapach. Więc jak prowadziliśmy w ogóle produkcję ekologiczną do zakładu, w ogóle pracownicy byli mega zaskoczeni pod tym kątem, że to mięso się wyróżniało, że każdy myślał, że będzie, że tu nie ma różnicy, ale zauważyli, że jest tak ogromna różnica w smaku. Wędliny są zupełnie inaczej smakują.
generalnie na plantacjach kawy, kakao, bawełny również, używa się bardzo dużo chemii. To jest coś, czego często nie zdajemy sobie sprawy i bardzo często nam się zdarza, że przychodzą nas klienci, którzy mówią, że im kawa szkodzi, że nie mogą, bo tam kofeina, czy, że po prostu, że nie mogą. A to nie kofeina, tak? I okazuje się, czasem kofeina, oczywiście, czasem po prostu z jakiegoś powodu nie mogą pić kawy czy kakao, ale bardzo często okazuje się, że oni po prostu reagują w ten sposób na chemię. I tej chemii się używa bardzo, bardzo dużo. Naprawdę to są rośliny, jeszcze kawa troszeczkę może mniej, chociaż arabika jest dość wrażliwa, ale kakao to są, wiecie, to jest klimat, gdzie jest mokro i ciepło. No po prostu idealnie, żeby się rozwijały choroby grzybowe różne, więc najprostszym rozwiązaniem dla tych rolników jest pryskać. I oni naprawdę bardzo dużo pryskają, jeżeli nie są rolnikami ekologicznymi, bardzo dużo nawożą, bo jest duża presja na to, żeby były duże zbiory. I to jest ta podstawowa różnica, że kawa ekologiczna jest wolna od chemii. To jest wielokrotnie sprawdzane, ta gleba jest sprawdzana, później kawa jest sprawdzana. A więc tak wyglądały targi BioExpo w Warszawie. Te rozmowy, które słyszeliście, to jest tylko krótka namiastka tych pełnych rozmów, które przeprowadziłem. Pełne rozmowy, pełne wywiady wrzucę w następnych odcinkach, opowiadając Wam o produkcji orkiszu, czy o produkcji wędlin ekologicznych, czy kawy eko. A więc zostańcie na tym kanale, subskrybujcie ten kanał, to jest taki czerwono-biały guzik na dole, subskrybuj, z dzwoneczkiem koniecznie, żeby przychodziły do Was powiadomienia. Na tym kanale w ogóle będą wrzucane informacje dotyczące żywności jako producentów eko i tego, dlaczego warto żyć eko. Po prostu tu będą informacje o tym, jak żyć bez krowy w Krakowie, jak sobie radzić bez krowy w Krakowie, czyli nie mając gospodarstwa, jak żyć zdrowo i mieszkać w dużym mieście. Zapraszam Was do pozostania na tym kanale, do obejrzenia innych filmów. Do zobaczenia.